Siema, tu w dzisiejszym odcinku przedstawię wam 5 błędów, jakie popełniłem jako początkujący. Pierwszy błąd, który był chyba najczęstszym błędem, który popełniałem przez pierwsze kilka miesięcy, może nawet lat, powiedzmy, że pierwsze 2 lata. I to jest błąd, który popełniłem praktycznie na samym początku. Czyli trenowanie planem treningowym znanej osoby, znanego kulturysty. Wtedy, jak ja zaczynałem, to wtedy przede wszystkim były to plany treningowe kulturystów ze złotej ery, jak chodzi o mnie. Plany treningowe znanych aktorów, którzy zrobili dobrą formę do roli i tak dalej. Więc no to wyglądało tak, że właśnie się wklepywało w Google, powiedzmy, Arnold Schwarzenegger routine, kopiowało, wklejało, robiło to samo. No i to było oczywiście debilne, dlatego że no z kilku przede wszystkim powodów. Po pierwsze, dlatego że ciężko powiedzieć, czy to rzeczywiście był tej osoby plan. Druga sprawa, że ta osoba, kim by nie była, była już zaawansowana, miała lata stażu, ja byłem osobą początkującą, więc to było dla mnie za dużo. I trzeci punkt, to oczywiście sterydy. Część tych zawodników była na wspomaganiu anabolicznym, przez co mogli sobie pozwolić na takie treningi, a ja niekoniecznie. Drugi błąd, który najczęściej popełniałem, to zajeżdżanie się na siłowni. I nie zrozumcie mnie źle, trening oczywiście powinien mieć ciężki, powinien mieć taką dozę dyskomfortu, nie powinien być najprzyjemniejszą rzeczą w ciągu dnia i na pewno powinien w pewnym momencie sprawiać jakiś problem, ból, zmęczenie. Ale do pewnego stopnia oczywiście. U mnie wyglądało to mniej więcej tak, że szedłem na trening, oczywiście bez planu, bo też to był jeden z błędów, ale to nie jest, powiedzmy, taki błąd, żeby był aż w czołowej piątce, ale właśnie szedłem, powiedzmy, z myślą, że mam zrobić klatę. No i przede wszystkim zazwyczaj robiłem na przykład 12-16 serii na klatę, ale powiedzmy, że tego dnia czułem się super, czułem się, że mogę dać wszystko i robiłem załóżmy 30 albo nawet 40 serii, z czego oczywiście takich sensownych może było 15, ale robiłem właśnie od groma objętości, te treningi zajmowały nawet 2 godziny na jedną partię oczywiście i trenowałem dotąd, aż tak naprawdę, no po prostu nie miałem siły, już miałem dość, zarówno psychicznie, jak i fizycznie, ale dla mnie było normalne, że siedziałem na siłowni na przykład 2-3 godziny i robiłem po 40-50 serii na treningu. Trzecim błędem było niekontrolowanie progresu, zarówno jak chodzi o progres siłowy, jak chodzi o progres w sylwetce. Czyli ani nie robiłem sobie zdjęć, nie robiłem sobie pomiarów, co jakiś czas wchodziłem na wagę. To wyglądało tak, że na redukcji kontrolowałem to, potem po redukcji przestawałem to kontrolować, przez co się zalewałem i po prostu budziłem się nagle pewnego dnia, mając 6 cm w pasie więcej na przykład. I jak chodzi o progres siłowy, też jak najbardziej nie kontrolowałem nic. Właśnie jak nie trenowałem według jakiegoś planu, a tak trenowałem większość swojego stażu, no to na siłownię przychodziłem z myślą, że mam zrobić na przykład to, to i to, ale na przykład w trakcie treningu też to zmieniałem i nie kontrolowałem tego progresu, że na przykład tydzień temu wycisnąłem tyle i tyle, no to w tym tygodniu powinienem się postarać na przykład zrobić jedno powtórzenie więcej, albo na przykład dołożyć 2 kilo, to nie było czegoś takiego u mnie, przez co wyniki stały w miejscu długi czas, przez co też sylwetka stała w miejscu długi czas i miałem właśnie takie momenty zastojów. Czwarty punkt to stawianie pierdu na piedestał. I chodzi mi o to, że jak mamy piramidę treningową, mamy piramidę regeneracyjną, mamy piramidę żywieniową, są rzeczy, które są fundamentalne, które są najważniejsze, są rzeczy, które są mniej ważne i to jest błąd, który wiele osób popełnia, że właśnie przewraca tą piramidę do góry nogami. Czyli przykładowo, jak chodzi o odżywianie, zwracają uwagę na coś takiego jak na przykład timing posiłku, ile konkretnie gramów białka jest w posiłku potreningowym, przedtreningowym, węgle po treningu, przed treningiem, 10 minut po treningu, 20 minut po treningu i właśnie zwracają uwagę na takie pierdoły, a zapominają o najważniejszym, czyli właśnie makro i kaloriach przez cały dzień. Czyli to zawsze będzie najważniejsze, potem dopiero jest cała reszta. Jak chodzi o treningi, to samo. Właśnie potrzebne jakieś drop sety, rest pauzy, cluster sety, jakieś metody właśnie intensyfikacji treningu. A nie patrzyłem na podstawę, czyli objętość i intensywność. I piątym błędem, który popełniałem najczęściej dosyć krótko, było to, że myślałem, że suplementy dają o wiele więcej niż rzeczywiście dają. No i oczywiście mój stack po około roku stażu to było białko, BCA,
karbo, arginina, kompleks witamin minerałów, omega 3. Na pewno coś by się jeszcze tam znalazło, przykładowo jak była redukcja, to jakiś, nie wiem, CLA, zielona herbata, jakiś fat burner inny, no cokolwiek takiego. Obecnie moja suplementacja wygląda tak, że zazwyczaj w ogóle zapominam cokolwiek brać, a jeżeli już coś biorę, to omega 3, witaminę D, czasami jak mam gorszy dzień, to jakaś przedtreningówka, cytrulina, ale zazwyczaj jest tak, że o tym zapominam totalnie. No i nie robi to mi różnicy, nie robi to różnicy zarówno w treningu, w samopoczuciu, nie robi to też oczywiście różnicy w efektach. Także właśnie to było moje 5 top błędów, jakie popełniłem. Piszcie w komentarzach, jakie wy błędy popełniliście. Nie zapomnijcie dać subskrypcji, dać łapki w górę. To by było tyle na dzisiaj. Pozdro!